właśnie do ciebie dzwonię, a czemu nie odbierasz? Bo akurat właśnie skręcałem tutaj i podjeżdżałem, wiesz? Dzisiaj witam wszystkich i pokazuję... O, no wie pani co? To nie patrz na to, bo tutaj to już kurczę leje, tak się leje się, a ten tłuszcz tak się leje. Jasny gwint. Ale żeby... tu. Taka piana? No, to jest olej wymieszany ze smalcem? Nie, sam olej. No ja widzę, że mocno wypieczone już są. Nasza babcia ma tendencję do przesmażania. Tak jest, wypieczone. A ja lubię takie, o, takie złociste, jak pieniądze, polskie złoty, tak jak 100 złotych, o. Zaczyna się Żarłok TV. Program, po którym zaburczy ci w brzuchu. Ja tak na oko wszystko robię. Pani wszystko na oko. No to jeżeli... Stare gospodynie niestety tak robią. No widzisz. Zauważ. Jak mówi Tomasz Kopyra. Browar to nie apteka, a kuchnia to nie fabryka. To już ja mówię. Dobra, bo ja czekam na gorącego. Co jest? A to pani tak przelewa z jednego do drugiego? No bo wiesz, tam jest za mało tłuszczu, dlatego się tak właśnie robi. Ło, bo się zapali. Pani tutaj robi po prostu rewolucje kuchenne. No. Widzisz, jak się to skończy. No troszkę takie już nie telewizyjne, ale pokażemy. Ale takiej piany to jeszcze nigdy nie widziałem. Ta piana to coś mi śmierdzi, powiem ci. Nie to, że metaforycznie mówię. Metaforycznie, że to... To się może, tak zawsze może robi. Zły olej. Dlaczego? Ja ci powiem dlaczego. Nie, bo jak wrzucasz pierwsze o te pączki, to nie ma piany. Trzecia warstwa. Potem jak pączki pękają i wychodzi... A, ta konfitura. Ta konfitura, to się właśnie to robi. No właśnie. To prawda, to jest możliwe. I dlatego się to tak robi. To one się tu wcale nie smażą. No one tak. Ja ci powiem dlaczego, bo jak ty przelewasz to z jednego garka do drugi, to garnek stygnie i ten olej ci się ochładza cały czas. No. I to jest taka... Ale temperatura tłuszczu jest ta sama. Mol był? No to go szukam od samego południa. Babcia, chyba od 2 lat go szukasz, powiem ci. Powiem ci, że tam się gdzieś schował za rurkę. I nie mogłam. I znowu później, teraz niedawno jeszcze jak Darki byli, zaś się obrócił gdzieś. Mówię, no kurczę blade, mówię, gdzieś ten mol mi lata. Ale nie mogę no go... No był tu jeden, nie wiem czy go... Taką ścierką też go najwyżej mógł. Tu jest skubany. Ale to poduszką go nie stłamsz. To daj papieru. Weź tą książkę. A książką już dostał i no daj papieru, bo trzeba go wyrzucić na śmietnik. Mole pani tutaj ma. Nie mam moli właśnie. O to akurat widzisz, on tu jest. Gdzie ty tam, czy mi się wydawało? Babcia, ty tutaj masz kilka moli. Nie mam. No to ci pokażę, jednego tu złapałem. O, zobacz, widzisz go? No to tego jednego to wiem, że mam. No to już go nie masz. No to już go nie masz. Patrz, tu go masz. Widzisz go? No i bardzo dobrze. A teraz drugi, myślisz, że on w pojedynkę chodzi? One grupowo. Nie. Jeszcze jak się rozmnoży, to już w ogóle jest tragedia. Daj spokój, bo przecież codziennie oglądam i nie mam. Codziennie oglądam. Bo przewrażliwiona jestem na punkcie tych moli. Już pianka się robi, powoli. W czasie. I zaglądam wszędzie i nie ma, a ten mi wylazł, tam coś robiłam, chyba czajnik wodę nastawiałam, patrzę, a tu mol. I mówię, ja cię tu złapę i nie mogę. Zobaczmy tutaj, żeby to nie wykipiało zaś. To wykipi. No jeden już chyba jest dobry, ten taki. Ja bym już go wyciągnął. Dla żarłoka musi być taki właśnie nieprzypieczony, bo wtedy żarłok... A wiesz, że on się przypieczy. Ale to czekaj, to jednego weźmy, wyjmijmy. No to jest pierwsze w sezonie takie próbne, testowe pączkowanie, że tak powiem, nie? No jest. Żeby wrócić do formy. Właśnie dlatego zawsze muszę sobie w ten...
żeby to, wiesz, to by było dobre, ale mi się nie chciało już lać, bo mówię, i tak ten olej muszę wylać. No. A to są pączki takie domowe w domu, to mówię, to mogę... Ten olej, to trzeba kujawski kupić na te lepsze. No rzepakowy był. No musi być rzepakowy, no. Rzepakowy był i z pierwszego tłoczenia. Tylko kujawski na przykład jest dobry, to ja wiem, że jest dobry kujawski przykładowo. A ja wiem, że ten też jest dobry taki, ten... Jaki tu mam? No właśnie. Kujawski masz. No, no i tamten taki był. Na brąz ten olej się zrobił. Już jest no, to jest spalony. To już no, się no przypalił się. Dlatego ta piana, bo się olej przypali. Tak samo jak olej z masłem. Olej się może nie przypalił, tylko ci mówię, że to wychodzi to na dzienie i psy i potem... No zresztą olej też się spala. O, się, olej też się spala, jeżeli masz go za długo. Dobra. Ale jak na pierwszy raz, to się nawet nie obejrzałam skoki. A skoki były? Na pewno, w Zakopanem. Drużynowe. Polska trzecie miejsce. Usłyszałam, poszłam na koniec. Ale jeden się jakiś połamał. Jednego Norwega zdyskwalifikowali. Tutaj ten ostatni już ewidentnie widzicie tutaj przypalonka taka właśnie. No to ci mówiłam, że rzeczy przypieczone. Tu jest dobry, ideał jest dobry właśnie. Właśnie, a tu się przypiek. No bo wtedy przerzuciłam do drugiego garka. O, wszystkie te takie są właśnie podpieczone. O, to i to. A te to i ten właściwie, to ten to jest. Są trochę, są takie hardkorowe. Żarłok TV. Ten jest przypalony. Przypalony. I ten pewno też taki, o. To są te. A w ogóle swojskie ja patrzyłam w telewizji, jak pokazywali w zeszłym roku, sobie przypomnę. No. Te górolki, co smażą, to takie same były te pączki popękane. One po wierzchu ten, a jak odwróciły z drugiej strony... Ale słodkie, powiem ci, przesłodzone. Aż to czuć, no. No i dlatego właśnie mówię, one się mało mi ruszają. No, no. Czułam, że to jest właśnie przyczyna tego, bo tak to przecież rośnie ciasto drożdżowe. Czyli to... cukier dajesz tylko na drożdże, żeby je pobudzić. Tak. A ja wsypałam później jeszcze do ciasta. Cukru do ciasta, no. A nie do tego... Do tego też dałam. Dlatego a jakie miałaś, mokre czy te proszkowe drożdże? Mokre, do tego to mokre. Mokre, lepsze. A wódka poszła do ciasta? O, nie poszło. No, i to czuję od razu. O, od razu. O, masz rację. Od razu to czuję. Widzisz, tak się zastanawiałam, co tu jeszcze do tych pączków co tu dawało. Nie gra, no. Bo powiem ci, że mocno nasiąku. No, brzegi nasiąku. Tym bardziej, że to już takie ostatnie, wiesz, to one zawsze takie te ostatnie. A masz orkiszówkę? Bo przecież ja ci brałem tę orkiszówkę niedawno. No wziąłeś, ale ja tam chyba czystą, zaraz zobaczę. Czy masz czystą, no. No to musi być czysta. Minister zdrowia ostrzega przed oglądaniem żarłoka na czczo. Nie, to nie jest. Żołądkowa gorzka. Może być? Może być. Bo tato już jest. Nie, tato już nalewka. To jest w ogóle słodka. To jest słodka, tak. To jest wódka, nie no, nalewka. A ile ta żołądkowa ma? Ile ona ma? Ona ma, proszę ja cię, 40%. No to spokojnie się nadaje, no. Tylko, że... Tak, i ona jest w miarę taka czysta. Mm-hmm. A może się napije, a nie, bo to... Ja samochodem. Jak kierownic. Bo to do ciasta się dodaje tej wódki trochę albo spirytusu. Po prostu wódkę to się dodaje po to, żeby nie wciągała tłuszczu. No tak. No ostatecznie nie są takie zaś. Jeszcze może tu wsadzimy. Ale jadłaś już jednego? O, tego jeszcze wsadzimy. Ale pudrować rzeczywiście nie ma sensu. Nie ma sensu, dlatego że one są za słodkie. A
ja sobie zrobiłem przed wyjściem naleśniczka. Znaczy miałem tam naleśniki. Mamy. Naleśniczka to zrobiłeś i jeszcze i pączuszka. Nie, bo ja sobie zrobiłem naleśniczka, proszę ciebie, z żółtym serem do środka. Mhm. Jeszcze miałem makaron łazanki, to wrzuciłem łazanki do środka. I jeszcze ryżu. Miałem to ryżu wrzuciłem do naleśniczki. Przydałoby się tam kapusta. Kapusta by się przyda... ostro. No, ale ja taki, da się zjeść. Da się zjeść, da się. A tylko, ten smakiem... że na ostro by się było przydało, kapusta pieprz. By się przydała. Pieprzu dałem, tak, taka wersja bilna. Tak to za bardzo z mdłe. Ale... Czytałam twój horoskop, tak by się... Herbatki se muszę zrobić. Mój horoskop. Tak. A jaki ja jestem znak? Jak to jaki? Waga. Nie waga, tylko panna. No i co tam wyczytałeś w horoskopie? Liczę, wyczytaj, tam w gazecie jest. Ale takie pierdoły mam czytać? No czytam pierdoły, bo co mam? No chociaż pierdoły poczytam. No to też prawda, to jest argument, ale a czytałeś też smażone zielone pomidory coś? Nic. No bo wiesz, horoskop to jest ty ci na przykład. No ja wiem, to nie bolą oczy, no. Ale ja jestem ciekawy, co tam w tych smażonych zielonych pomidorach. No mówię ci, że tam już coś czytałam o tych pomidorach, że podała to tak smażone jakieś coś. To mam zabrać, tak? Trzyma się, dobrze się trzyma. Dobrze się trzyma. A propos wiesz, czatów, to ja ci będę musiał następnym razem pokazać wywiad z kucharzem, jaki nagrałeś. Czy ty znasz takie coś, co się nazywa szmerglówki? Nie znasz. No tam na wschodzie to mogą być właśnie różne takie. A proziaki? Proziak? No. Widzisz, to są te nazwy właśnie z Bieszczad, regionalne bieszczadzkie nazwy na takie placki. Szmyrgla to jest określenie na sodę. Soda oczyszczona. No, i to są na sodzie. To jest szmergiel, czy to się nazywa? Szpadel. Nie. To jest takie jak do wkręcania wiertło. Ja nie wiem, co ty babcia tam wierciłaś. No bo na wsiach tak właśnie, no wiertło ręczne takie, co się w tego i ręcznie się kręci, żeby wywiercić dziurę. Nie chcę mi się już nic robić do tego. Pączka. No a powiem ci, aż na korytarzu było je czuć. Spalenizny nie czuć dzisiaj akurat. Nie czuć spalenizny, ale czuć taki słodki, drożdżowy, taki właśnie olej. Ja jestem w tym, co tak nie odkryczę. To jest przesiąknięte, to wszystko. No nie no, przecież wieczyłam, nawet w sypiarki. Mm-hmm.